Lovers of freedom, rise up and hear the call. History calling to you. Krakowskie Przedmieście. To była najpiękniejsza ulica tego miasta. Obawiam się, że za parę dni będzie już nie do poznania. Siemano, tutaj Maciek GMP40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z A... Właściwie bym powiedział... Wymyśliłem taką epicką nazwę jak Ups Rising, ponieważ ta gra to pomyłka. Tak, dlatego jest Ups Rising. Biegnijmy. Że zmarnujmy jeszcze ten jeden nabój do Carabinera. O, proszę. Najbardziej idzie reprezentacyjna ulica Warszawy, która początki sięga XIV wieku. Znajduje się tu wiele cennych zabytków warszawskiej architektury, z Czapskich, Kościół Świętego Krzyża, Kościół Zagonu Wizytek, Hotel Europejski, Pomnik Mikołaja Kopernika, etc. A nie można było napisać ITP. Była miejscem triumfalnych wjazdów oraz schodów. Chętnie odsiadali się tu magnaci oraz rodziny królewskie. Tak, tylko że po wojnie to zostało w kij zniszczone. I dużo z tego wyszło. Dom bez kantów. Proszę, nie będę mi się czytał. Nie no, znowu opór jest bezcelowy? Ten swój opór jest bezcelowy. Patrzcie, nie zepsuło się. Ja wiedziałem. Po jednym strzale, bang, bang. Przywędzie. Dalszy opór jest bezcelowy. Zrzućcie broń. No, dziękuję. Się z łaski swojej wyłączyło. Gdzie? Wait. Złamy się tu. No. Chodź tu. Nie no, dużo mam amunicji. Reloaduj. Co robisz? No nic nie robię. To jest problem, bo ich... Można zabić. O i dostanę jej w nogę mimo tego, że jestem skryty. Zabraliście. Trzy hedy, co tam? Niemcy są odporni na wszystko. Dawaj amunicję. Dziękuję. Musiałeś się ruszyć, ziomuś? Musiałeś. Po prostu musiałeś. Dobra, pozbierajmy broń, bo kurczę, z amunicją trochę przykiepawo. To jest snajper. Dobra, lecimy dalej. Headshot, kurczę, wisnął niczym Colt 45, się zabije z jednym strzałem. Strzelaj! I wonder, skąd mi to tak strzelają. Kurczę, świeci się jak psu jajce normalnie, ten samochód. Bardziej się nie może świecić, nie może. Spoko. A tu jest jeden deki. O, ucieka przede mną, boi się mnie. Au. Patrz, idzie odtąd. Headshot. Chodź tu. No chodź tu. Patrzcie. Polski partyzancki hanomat. Oryginałka. Co tam, trzy headshoty? Co to dla mnie? A nawet nie musiałem przeładowywać. Samo się przeładowało. Kurczę, co... Co to jest? Czego to koło się świeci? Może to jakiś sekrecik? Nie wiem. Mystery. Przeklęte miejsce. Tutaj też się świeci, kurczę. Znowu się spóźniliśmy. Na pozycję. Słuchajcie, naszą jedyną szansą są transportery. Szary Wilk i Kubuś, osłaniajcie je! Dobra. Jakże rozkosz. Tu mamy...
Kubusia. Że szarego wilka, to mamy Kubusia. Oh my freaking god, jak oni napierzają. Tak, 4 minuty mam trzymać. Dobra, to ja się tu schowam. Holy shit. Jest jakiś snajper, tak? Zawaliście. Skoro mamy tu wytrzymać aż 3 minuty, to ja wolę pooszczędzać amunicję. Tu snajper walony. Dać mi snajpera. Skubaniec może siedzieć. Już nie rozpoznaję, że wie gdzie jestem. God damn. Headshot. Może to jakieś ammo dla mnie, dziękuję. Granat macie dla mnie. Nie się rzuca granaty. Patrzcie, strzeliłem, nie trafiłem, a i tak go zabiłem. Jestem hard. Skusił mi trochę tego naszu. Nie no, gostek z pistoletu nie zabiłem. Czy to jest możliwe, ale to nie jest symulator przecież. Skoro tu możemy na katę przyjąć... Mordę cały magazynek. Nie ma paska życia. Ups. Mamy amunicję do karka? W tym momencie karka bardzo polubiłem. Nie musimy marnować amunicji do STG. O, znowu nie, podkręciłem kurczę tyle, co jest tak naprawdę niemożliwe. Ale kij tam. Z pistoletu. Oh shit. Kurczę, jak ona jęczy. Jeszcze rzuca granata. Nieważne. A oczywiście się wychylimy. Jasne. Gostek z pistoletu blebnie. Oczywiście nie trafia. Shit, shit, shit. Ale poczekajmy chwilę. Dotknijmy. Co tylko minuta. O nie no, epicko. Nie wychylać się! Spoko. Nie no, super, że trafiłem do gościa. Nie no, spoko. Kiedy kolejna seria? Do mnie przyjdzie. Hayak headshot. Ale headshotów gadany. Sprintem, sprintem. Mamy coś ciekawego? Luger! Luger, really? Ja go chcę. Ja chcę Lugera. Ja chcę Lugera. Mój ulubiony pistolet za czasów II wojny światowej. I w ogóle chyba mój ulubiony pistolecik. A, headshot. Nie, jest epicki. Nie wiem dlaczego go tak lubię. Co się deklu? No! Opór jest zbyt duży, musimy utrzymać się, aż tu będą posiłki! Kryć się! No! Wycofujemy się. Gdzie? Ops, chowaj się. Chowaj się, poczekajmy szybko. Nie, znaczy nie... co ja gadam. Czekajmy chwilkę. I dobra. O, fajnie. Info jakieś. Kurczę, Lugerek.
Lugerek. Dobra, mamy tu iść, tak? Super. I to tyle na dzisiaj. Dzięki wam wielkie za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym. Nara. It's you and me.